Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Ja co prawda z natury jestem uśmiechnięty, mam wesołe sposobienie, ale dzisiaj moja radość jest wzmożona tą wspaniałą informacją, którą otrzymaliśmy, że nasze zapasy, nasze kochane zapasy są z powrotem w rodzinie olimpijskiej. Wiemy, że przeżywaliśmy to bardzo mocno, w ogóle taką decyzję. Walka była niesamowita, ja mam ze sobą jeszcze koszulkę, którą gdzie tylko można było nosiłem w geście jakby namawiania wszystkich, żeby wspierali nas w akcji zachowania zapasów w rodzinie olimpijskiej. Dzisiaj będę ją nosił tylko jako miłe wspomnienie o tym, że ta walka przyniosła efekty. Wierzyliśmy do końca, aczkolwiek to zawsze jest taka nutka niepewności. Do momentu, kiedy nie pasło to magiczne słowo, że to wrestling, że zapasy są z powrotem w rodzinie olimpijskiej. Oddanie tego medalu, można powiedzieć, że nie poszło na marne, że nieważne, czy on do mnie wróci, tam obiecane mam co prawda, że wróci, ale może zostać w muzeum w Lozannie. Tam jest takie gablota zwróconych medali, a w końcu większość medali jest gdzieś tam właśnie w muzeach, klubach i tak dalej, i tak dalej. Niech będzie, nie ma znaczenia. Ważne, że w jakimś sensie to również miało może choćby maleńki wpływ na to, że zapasy zwyciężyły, są z powrotem na swoim zasłużonym, jakże zasłużonym miejscu i tak już zostanie. Oczywiście ta sytuacja pokazała, że nie można być ignorantem, tak jak to do tej pory niestety czynił nasz poprzedni prezydent. Nie można odchodzić od mediów, nie można działać bez współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. To oczywiście już jest historia. Mało to, walka w tej chwili stała się bardziej totalna, efektowna. Są rzuty, są punkty, to jest solą właściwie każdej walki, więc zapasy idą w dobrym kierunku i miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.